Acum ne avem și trebuie să pisesc. Da, tot ce este posibil. Dovada? I to jest pierwszy element selekcyjny. Od razu widać, kto chce pracować, a kto tylko mówi, że chce. Pani Majek. A kto chce, tylko gabarica roboty, tak? I my dajemy taki drugi element selekcyjny, to jest książka do przeczytania Rolfa Kipa. Stara selekcja, która pozuje się Jacek w swojej grupie, ta książka Rolfa Kipa. To jest super książka i jeżeli są tu liderzy, a są wspaniali liderzy na sali, to się dogadajcie ze sobą i wydajcie ją po rosyjsku czy po ukraińsku. Jacek rekomenduje, żeby liderzy zjeść sabrali i napieczatali w odpowiedzi na tą książkę na ukraiński język. Ona u nas kosztuje $10. W Polsce ona stoi 10 dolarów. Ale jest super. Ja już telewizję mam. I my dajemy taką książkę i mówimy, czy jak ci dam książkę, to przeczytasz ją 2-3 dni. Когда Jacek i jego komanda dają taką książkę nowemu kandydatowi, temu, który jeszcze nie zaczął pracy, nawet jeśli ja sobie książkę dam, to przeczytasz ją oczywiście jeszcze nie 2-3 dni. Jeśli mówi, że tak, to mu daję tą książkę, pożyczam mu tą książkę. Jeśli skaże, że tak, koniecznie, to daję mu odłożenie do tego. I jeśli przeczyta, to zaczynam z nim pracować. Jeśli przeczyta, to zaczynam z nim pracować. A jeśli nie przeczyta, to daję mu... Dlaczego pytam? Jak są takie... Jeśli nie przeczytam, to spraszam, dlaczego. Jeśli to są jakieś poważne powody, to daję drugą szansę. Jeśli jest seriozny przyczyn, daję mu drugą szansę. Ale jestem zwolennikiem dawania tylko 2 szans. No on bardzo wierzy, że druga szansa to ostatni. Kto zmarnował 2 szanse, nie zasługuje na 3. Jeśli kto zmarnował 2 szanse, jemu nie przynależy trzecia. To innymi słowy to znaczy, że ten człowiek nie chce odnosić sukcesów forever. To oznacza, że to człowiek odkazuje się od uspiechu forever. Tak jest. I to jest drugi element selekcyjny. To wtedy selekcja. Jeżeli chcecie coś dobrego, praktycznego wynieść po tym dzisiejszym moim wystąpieniu, to zastosujcie te 2 rzeczy. Jeśli chcesz jeszcze na samym dzień wynieść z wystąpienia Jacka, zjadaj się tylko w odnosie 2 szlaki. Pierwszy od zapomnienia od pierwszej części książki, drugi dawaj się od 1-2 szansa i tak dalej, zjadaj się selekcję. I od razu muszę powiedzieć, że mniejsze, mała grupa wykonuje ten test. Większość nie wykonuje. Czyli wypełnienie listy kontaktów i przeczytanie książek. Chodzi to, że wskazać wam, że to na samym dziele mniejszeństwo wypełniają do decyzji waszej. No. Jeśli już mamy taką listę... Jeśli cienka, który to zdjęła, to można skończyć z tym. To siadam i dzwonimy. Uczę, jak dzwonić, jak się spotykać, jak umawiać spotkanie. Jest na miejscu nazwę do spisowania z ich familii, z ich znajomych, tak dla miejsce. On jak sponsor sadzica i zaczyna sprawę dzwonić. Ale ja dzwonię, pokazuję. No to dzwonię. Sponsor dzwonić, pokazywać jak do jego kontaktu. Umawiamy spotkania od razu. No kontakt nowego asystenta supervisora. I to sprawę dzwoniat i dalej wstrzeć. I to też jest bardzo ważne, Jura o tym mówił, ten czas. Nie czekamy długo, tylko od razu siadamy i dzwonimy. Piratorze wskazał projekta, że ten mierzion długa, tylko sprawę, paka on jeszcze ogarniać i paka on wierzyć w to w swoje. Swoje możliwości, tak dalej, sprawę sadzieca i dzwonić. I tu jest następny ruch, to jest ta, to jest ta pierwsza wstrzecia my używamy taką prezentację 1:1. My porozumiemy się w takiej prezentacji z internetu. W naszej kamerze. I to jest bardzo podobne do prezentacji Szansa na Bildej, Business Opportunity, która jest na stronie filmowej. Na Business Возможности Forever. Która jest na stronie filmowej. Która u nas na naszym sajcie jest. To, że u was na pewno jest. Krótko fakty o firmie, fakty o produktach. Jest taka informacja po powodu kampanii, po powodu produktu. I o co chodzi w tym biznesie? Jak ten biznes działa?
I основная информация, как работает тот бизнес. После можем? Сколько минут? To zajmuje około 30-40 minut. Ta prezentacja porządka 30-40 minut. I pokazujemy tam 6-7 bestsellerowych produktów. A nie, nie jednocześnie prezentacji wszystkich produkcji. Pokazywać gdzie 6-7 produktów, nie bolsze. Bestsellery, tak. Same lepsze, same popularne. I każdy produkt nie bolsze się ma na minutę. No nie może na pewno minutę pan każdemu produktu. Po to, żeby ten człowiek wiedział, o co chodzi w tym biznesie, jakie to są produkty, jaka to jest firma. Dla żeby nowy człowiek uznał, jaka jest ta firma i jakie jej produkty. I najważniejsze z tej prezentacji jest dowiedzieć się, jakie ten człowiek ma cele, ten kandydat. No samo główne to uznać, jakie u niego jego osobiste cele. Nie to, że błyska, że ktoś to usłyszał. Cele mieć ty, czy w ogóle ma, czy nie ma? Jeśli w się u niego jest taki. Jeżeli, to czy są konkretne? A jeśli jest, i jeśli ja nie konkretny jest, to może nie nazwać. Na przykład, kto chce kupić nową maszynę, i boli jej nowe, czy... No, boli nowe, czy stare. Jaka ta maszyna, powiedz? Subaru. Subaru? Outback. Jaki cwiet? Czarny. Jaki dwigaciel? No, wszystko znajdzie. Subaru Outback, 2,5 litra, dwiżony, czarny. Takie cele powinny być. Takie dążne być cele. Jeżeli ktoś, pomyślcie, jeżeli ktoś teraz no chciałbym zmienić samochód, ale jaki? No nie. A jeśli ktoś skończy, to ja bym pomieniał maszynę, no kakuj, panie cele. Kobiety mówią czerwony. Rzeź na mlecie, to jest krasny. To już jest jeden przynajmniej konkret, tak? No, wsią, no dobrze, konkretno. Cele muszą być konkretne. Ludzie mówią, o, ja chcę podróżować. Ja chcę pucyszestwa z mikroterej dewelery. Dobra, konkretnie gdzie pojedziesz najpierw? A kuda? Znaciała. Pierwsza jest strona, w którą chcesz pojechać. Nie znaj. Nie znaj. To ja już wiem, że on nie ma żadnych celów. Ludzie bez celów... Oznaczałeś u niego na samym zewnętrznie jakichś celów. Ludzie bez celów nie osiągają sukcesu. Jeśli u ludzi nie swoich celów... Konkretnych celów. Oczy konkretnych, tak da ani uspiecha nie dostrzegnie. Bo nie mają powodu, dlaczego mieliby się angażować. U nich nie jest przyczyny, dla których... Robotę. Robotę. Na dobre jego robotę. I to jest... Główny efekt tej rozmowy jest taki, że musimy poznać cele i pokazać, o co chodzi w tym biznesie. Основная задача вот такой встречи, чтобы узнать, какие цели у нашего потенциального партнера в бизнесе, и во-вторых, сказать ему только основные информации про компанию. И на конец достать информацию, чи он хочет разговаривать далее, чи не хочет, чи потребует больше информации. А на конец узнать, если он хочет дальше разговаривать, не хочет вообще, или... Хочет другие информации. Хочет... I to jest super, bo macie od razu następny krok, umawiacie następny krok. Jest on skarżę следующий шаг. Отвечу на эти вопросы, тогда можем сделать следующий шаг. Więcej o tym, jak my to robimy, powiem jutro, bo będzie... Proszę informacji zawtra, skarżę, jak to działają dzisiaj. Jeśli ktoś potrzebuje, mówi tak, chcę to robić... Jeśli ktoś to da, ja staruję. To potem jest biznes prezentacja. I tam biznes prezentacja na świecie. Tam pokazujemy bardziej szczegółowo. Między innymi pokazujemy to. Tam boli ogólnie. Bolsze informacji dają. No i to, że zaczynają robota z techniczną. Tylko pokazuje. Pokazujemy, jakie mamy narzędzie, jakim systemem pracujemy, o co chodzi. Tak? Rozkazuje to system, który robota jest w swojej grupie. Że trzeba kupić 2 i nie 4. Tak jak raniejsze jest rozkaz, ja z tobą, to sobie nie nadal zjadł biznes 4 i 2 jest partner. I jeśli mówi, że ten człowiek mówi... Jest biznes tylko 4. Jeśli ten kandydat mówi tak, podoba mi się, chce to robić, to tu mamy praca, czyli robota. Jeśli skarżę, że da, ja chcę robotę podkluczyć, ja chcę to zrobić, to wtedy pokazuję mu robotę. I tu jest właśnie planowanie tego biznesu, rejestracja, inwestycja w zestaw startowy i planowanie. Ale zapomniałem w decyformy, wszyscy pokupają produkty i da się planować robotę dla tego człowieka.
I zaczynamy od podręcznika. I zaczynając od wodza tej książki w tym momencie. Od celów. Sami. I jedziemy dalej. I dalej. I to jest naprawdę proste. To oczym proste. Oczym proste. I co najważniejsze, ludzie szybko mogą się tego nauczyć, jeżeli sami dobrze z nimi to zrobimy. I samo najważniejsze, ludzie oczym bystro obuczają, to jest ich хорошо сделаем z nimi этот первый шаг. To, co też Jura mówił, że oni nie wiedzą, że można inaczej. Po prostu tak jest i koniec. Nowe iluzje nie znają, się duplikuje. To, co im pokażę, to zrobię. Tak jest. To duplikacja. I teraz, ponieważ czas się kończy, to jeszcze chcę pokazać... Aha, i co dalej? Ten nowy człowiek... A dalszy lub nowy człowiek? Od czego zaczyna? Od celów i od listy kontaktów. Zaczynając ze swojej celi i spiska... Spisek zakonek. Tak. Все работает, работает, работает. Дальше. Повторяем, повторяем, работает все время так же. А teraz, наконец, люди в мультилевел маркетингу, в нетворк маркетингу делят się на такие три группы. Люди в нашей системе, в сетевом маркетинге, можем разделить на три группы. Первое, это позеры. To są ludzie, którzy udają, że coś będą robić. Pierwsza ta grupa ludzi, którzy przytwarzają się, aż ten coś zrobią. Oni słyszeli, że w Forever można zarobić dużo pieniędzy. Zjedna słyszeli, że w Forever można zarobić z хорошие деньги. Zapisali się. Oni wypełnili aplikację. Pouczyli numer. Tak. I czekają na cud. I ждут на чудеса. Może coś tam kupili minimalnie. Może by zdarzyło się, że tak kupili. Ale w ogóle nie chcą pracować. W ogóle nie pracują. Oni traktują ten biznes jak los na loterii. Oni podchodzą do temu naszemu biznesu jak k loterii. Druga grupa są amatorzy. Drugie to lubiciele. Interesujące jest to, że każdy z nas na początku był gdzieś albo tu, albo tu, albo jeszcze jest. Самое интересное, что каждый из нас вначале был на первой или на второй позиции, и сам некоторые из нас все еще на этой позиции остаются. Я показываю это для того, чтобы вы сами ответили, где есть. Вот это я так показываю, чтобы каждый сам себе ответил, на которой позиции находится сегодня. И аматоры концентрируются на шукании скрутов. Вот аматор, любитель, он фокусируется на том, чтобы найти короче дорогу. Tak. Innymi słowy, jak zarobić i się nie narobić. Jak zarabiać bez roboty. I marnują czas. Oni nie chcą pracować systemem. Zierają время. Nie chcą pracować w systemie. Ja to wszystko wiem. Ja znam. Ja jestem mądrzejszy. Ja mam... Masz telefon mój? Dziękuję. To sobie. Ja mam... Jest listę znamy. U mnie jest wszak. Jest spisowy. Gawie nigdzie. To znaczy, gawie to oznacza nigdzie. Nigdzie. I to są amatorzy. Tak? I taki jest noga. W mieście 90% amatorzy i pozerzy razem to jest 90%. Ja sobie wskazał, że tak pozerzy amatory to około 90% ludzi, którzy zaczynają. Nie tylko zaczynają, którzy są w biznesie. Biznesem. No i w końcu mamy profesjonalistów. Na koniec u nas jest i profesjonalistów. Profesjonaliści koncentrują się na dwóch rzeczach. Ani pierwsze fokusują się na dwóch tonkach aspektach. Na pasji, pasja, czyli entuzjazm, energia, która jest wynika z motywacji, z chęci, żeby to robić. I z motywacji, która wychodzi, pasja, entuzjazm, takie silne żelanie. I dzisiaj widzieliśmy tutaj ludzi z pasją, którzy odbierali pracę, którzy odbierali. Byli przyznanymi w Związku Uspiecha, to było oczywiste, że to nie jest pasja, że to duży entuzjazm. Którzy odbierali awanse, którzy mówili o Eagle menadżerach, o wyjeździe. Które wskazywali pra swoją ekskursję w miejsce z drugimi menadżerami ze wszystkiego świata. I wielu innych. I drugi jest. Czyli pierwsza rzecz pasja, druga rzecz umiejętności. Na tym się koncentrują. Pierwsza jest ta pasja. Pasja. No tu jest stras. Pierwsza to stras. Pierwsza to stras, a wtedy to nawyki. Nawyki. Chorośnie nawyki. Jeżeli ktoś z was chce być profesjonalistą, jeśli chcecie stać profesjonalami,
Może już jesteście, ale ktoś jeszcze, nie może jest. Możemy na tą murę właśnie. Może jeszcze gdzieś jesteście tutaj. Jeśli wy wszyscy jeszcze sami jesteście jakim ta papucik profesjonalny. To trzeba zrobić dwie rzeczy. Trzeba znaleźć w sobie tą pasję. A nazywasz tylko dwie rzeczy. Najsi w siebie entuzjazm. No i nauczyć się tych umiejętności. I wyuczyć tego, co nada. Umiejętności są proste. To jest jak zdobywać nowe kontakty do nowych potencjalnych partnerów. To, co nada wyuczyć, to po pierwsze, jak nabierać nowe kontakty. Nowych znawać, tak, nowych z ludzi. Jak zapraszać ich na... Jak przygłaszać ich na wstrzeciu. Na wstrzeciu. Jak prezentować biznes. Jak pokazać biznes. Jak pracować z nowymi ludźmi. Jak z nimi pracować w grupie. Jak mówić o produktach. Jak rozkazywać produkty. Jak dzielić się produktami. O, jak dzielić się produktami. Dzielić się produktami. Jak dzielić się produktami. My dzielimy się obytem z ich używania i produktami prosto. No i i tam jeszcze o dwie i trzy dalsze jak pracować z ludźmi już później, jak być liderem, jak rozwijać swoje liderstwo. Potem poszedł nam rada wyuczyć, jak pracować z ludźmi, jak stać ich następnym liderem. Takich umiejętności jest 7. Tylko 7. Nawet jest tylko 7. I zanim będę chciał wam życzyć, żebyście się jak najszybciej stali wszyscy profesjonalistami, bo tu wielu profesjonalistów już się było. Dlatego kiedy zachęcam wam, ja chcę pożyłać, żeby wszyscy stali profesjonalistami. Mnogi już nie jest w tym zale, więc ja to jeszcze nie mam. To chcę powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Chcę rozkazać, co to o czym ważne. Każdy z was jest dzisiaj liderem. Każdy z was jest liderem. A lider to ten, kto się rozwija. Lider to człowieka, który rozwija się. Mówię o rozwoju osobistym. Rozwój personalny. Pracowny, personalny. Osobisty. Tak. I ten rozwój osobisty jest niesamowicie ważny. To oczywiście ważne. Jeżeli ktoś przychodzi do Forever i nie chce się rozwijać, nie chce czytać książek, wspaniałych książek, macie świetne książki. Jeśli ktoś przychodzi w Forever, nie chce rozwijać się, nie chce czytać książek, które jest bardzo dobre i z którego ci mnoga może się wziąć. Nie chce słuchać audiobooków, oglądać filmów. Nie chce smatryc, trenerować zapisy. Przyjmując uczestnictwo w takich tradycjach, to nie będzie się rozwijał. Tak nie będzie rozwijać się. Wszystko. Tam oglądałem te książki, które były, nie wiem czy jeszcze są. Ja smatrywałem książki, które tam macie super, najlepsze książki na świecie, jakie można przeczytać i tam wszystko jest. U was jest wszystkie same uczcie książki dostępne. Najlepszych autorów. Z całego świata, które pozwolą wam podnieść wasze umiejętności. Podnieść książki, poziom waszych umiejętności. Podnieść uroveń waszych. Pomogą lepiej pracować nad swoją osobowością, nad swoją Oni komunikacją. Oni pomagają pracować ze swojej komunikacji, ze swoim sobstwiennym żołaniem, ze strasji. Ale przede wszystkim podniosą wam pewność siebie. No dadą wam to, że takie uwierzenie w to, co zrobicie prawie. Widzieliśmy tu dzisiaj fantastycznych ludzi, którzy odbierali swoje pierwsze awanse na asystenta supervisora. Swobodnia, wsiemnym pasmatryz, wielkolepnych ludzi, którzy stali asystentami supervisora. I zrobili swój pierwszy szlak. Byli wśród tych nowych ludzi, jeszcze stosunkowo nowych ludzi. Wśród nich, wśród tych nowych asystentów supervisorów. Tacy jeszcze było paru takich, którzy się czuli niepewnie. Mówili cicho. Była niestety człowieka, który jeszcze stiesniali, jeszcze tak nie byli uwierzeni 100%. To jest zupełnie normalne. A to całkiem normalne. Na początku większość z nas była wystraszona. Rolf Kiptorze. Znaczyła bolszeństwo i z nas takie czustwowało siebie. Ale Rolf Kiptorze. Nabierzemy pewności siebie, wszyscy, albo większej, albo chociaż trochę, żeby móc ten biznes robić, jak zaczniemy się rozwijać. My będziemy bardziej uwierzeni w siebie, i wam się naczniowo będą uwierzeni z niej, jeśli bolsze będziemy rozwijać, kiedy zaczniemy pracować z samym sobą. I to właściwie wszystko. Na koniec, bo czas się skończył prawie, chciałem powiedzieć, bo są życzenia. Są życzenia, ale zanim życzenia,
Rozmawialiśmy razem. Macie super sytuację teraz, tutaj w Ukrainie, w Forever. У вас идеальная ситуация сегодня, сейчас в Украине, в Forever. И я разумею, разумеем, что кто-то из вас может еще этого не видеть. Мы понимаем, что часть из вас может еще этого не замечать. Не видеть. Что это за супер ситуация? Во-первых, мате дуже фантастичних лідерів. Во-первых, у вас очень много фантастических лидеров. Chciałbym mieć takich ludzi w grupie. Jeszcze mi padło do diamentowego menadżera potrzeba. Ale to taka szutka. Tak. Natomiast poważnie, macie super menadżerów, liderów, macie super profesjonalnego dyrektora. Dostarzy profesjonalnego licei tutaj. Fajne, profesjonalnych ludzi w oficie. To, że centrali. Ja im wysłałem tą prezentację w czwartek, a oni przetłumaczyli ją w godzinę. Jacek posłał tę prezentację na polską językę w czwartek, a w zeszłym czasie już pouczył pierwszy ze mną. Ja nie wiem, dlaczego ja zajmuję się pierwszym. Macie to, co Jacek mówił, najlepszą firmę na świecie. U was same uczciwe kampanie w mieście. Najlepsze produkty. Same uczciwe produkty w mieście. Nigdy tak bardzo jak w tej chwili w Ukrainie ludzie nie potrzebowali więcej pieniędzy. I nigdy tak mnogo ludzi w Ukrainie nie potrzebowało więcej pieniędzy. Jak teraz. I nigdy również ludzie nie potrzebowali tak tych dobrych produktów dla zdrowia. Хорошие продукты для здоровья, для людей не были нужны, как сейчас. И то, что удовлетворяете, что даже никогда, в моей оценке, ваш народ не был такой боевый и такой хентный до того, чтобы что-то сделать, чтобы показать. И то, что ситуация, про которую я сегодня начал свою презентацию, у вас вот ваш народ, ваш такой сильный, никогда еще так вместе не сдержался и так не показывал такой силы со своей стороны. И каждый из вас хочет показать, что również хотите жить в вольности, что хотите жить на высоком уровне. Все хотят жить свободным, жить на высоком уровне, хотите развиваться. I dlatego życzę wam, żebyście wykorzystali te możliwości, tą szansę, jaką daje Forever w tej chwili tu. I поэтому, proszę сказал, я сочувствую, чтобы вы вполне использовали вот эту большую возможность, которую дает Forever, для того, чтобы все этого достичь. На конец, всем желаю успехов, счастья, здоровья. Успехов Forever в вашей приватной жизни. И всего хорошего для вас и ваших близких. Спасибо. Thank you.
Ну, на сегодня программа почти исчерпана, еще не до конца. Еще есть пару организационных объявлений. Завтра мы начинаем, Миша, во сколько? 10 часов мы точно начнем. Здание находится через дорогу. Если вы ходите прямо с другой стороны Крещатика, это угловое здание, и прямо туда входим наверх. Кто не успел или не принял решение до сих пор завтра туда пойти, можно еще передумать, это все в ваших руках. А сейчас я попрошу на сцену Яцика и Яцика. Ну, сцены нет, поэтому они уже почти на сцене, но рядом, да? И у нас есть украинские подарки. Я хочу, чтобы мы сейчас эти подарки будем вручать вместе с вами. Яцек, мы... Яцек, мы вас... Когда разговор по поводу подарков, мы всегда здесь. Здесь есть очень интересный инструмент. С одной стороны, это символ власти. Это символ власти, который говорит, что вот у меня есть власть, оружие. Это большое доверие, когда даешь вот такой вот инструмент, власть. Одновременно символ власти и оружие. Во-вторых, его можно эффективно использовать. Либо для воспитания первой линии глубины, либо детей, либо не знаю, смотреть. То есть это очень эффективный инструмент украинский. Мы вас поздравляем, такой Яцек. Спасибо огромное за помощь и спасибо за дружбу, вы всегда рады. И у нас есть еще один комплект такой. Там есть еще что-то вкусное. Вот. А это тоже инструмент, который дает возможность. Ну, спасибо огромное. Это подарок с Украины. Спасибо. Большое спасибо. Мне надо только сказать, что тот инструмент я буду прятать где-то глубоко. У меня есть жена. Я боюсь, что она будет просто бросается. Ты боишься, что это оружие будет использовано против тебя? Друзья, брошюры еще, наверное, можно приобрести, или уже нет, не знаю, но смотрите сами. Завтра обязательно надо взять брошюры с собой. Знаете, какой брошюре я говорю, да? Показать ее еще раз не надо, все знают, видели, да? Возьмите для своих партнеров, потому что вы будете им рассказывать, как жить дальше. И завтра ждем вас в 10 часов. Всем хорошего вечера и до завтра. Спасибо, до свидания. Ви знаєте, всі учасники Супервайзер Плюс, ви знаєте, хто їде.